Paweł Duża, Marcin Michalak, a kolejnym zawodnikiem będzie Jarosław Wroński. Jarosław Wroński i konie Pechudo i Belfast. Marcin Michalak zgłasza już gotowość do przejazdu. Konie Heira Havinda. Przygotowuje się Jarosław Wroński, konie Pechudo Belfast. Proszę Państwa, tutaj Pan Józef Śląski, gospodarz toru, podpowiada, jakie przeszkody zostały dzisiaj ustawione na torze, abyście Państwo mogli podziwiać. A więc to jest pierwsza, tu jest, mamy przeszkodę krosową. 7, 8, 9, 10 to tak zwane koło. A od przeszkody 12, 12, 13, 14 mamy tak zwany zygzak. Przeszkoda numer 8 to jest okser. Przeszkoda numer 16 to jest joker. A więc, drodzy Państwo, dziś tor jest bardzo urozmaicony pod względem technicznym. Nieco utrudnione dla zawodników, ale bardziej widowiskowe dla kibiców, dla publiczności, dla Państwa oczu. I mamy nadzieję, że Państwo mile dzisiaj zawody w Uniejowie oglądacie. I czas oczywiście do tego przełomiowskich temat spędzać. Franie Szymańskie jechał, tam przez Ewinę. A już jechał chyba do domu. Tak, ale nie, że w domu się takie bryczkę nie zjadą. Jak do tej pory Marcin Michalak ma 6 punktów karnych za zrzutki. Ale dochodzi kolejna zrzutka na przeszkodzie numer 13. Zbliżamy się do jokera, ale czas mamy w normie. Kolejna zrzutka na jokerze na przeszkodzie numer 16. Przeszkoda numer 17 jest na czysto. Norma czasu jest zachowana, ale mamy 12. 12.